Siemano, z tej strony Koszowski, ponownie w tej naszej pięknej grze zwaną Dragon Ball Z Dokkan Battle dostaliśmy dwa kolejne mega mocne Eza, które no z jednej strony mi się podoba, co robią, bo są naprawdę bardzo fajne, dodają dość zrozumienia do drużyny, no na plus według mnie, chociaż powoli mnie to też przytłacza. Tylko, że tam się dużo zajmuję innymi rzeczami poza Dokkanem. No nie zawsze mam czas jakby tak na bieżąco być z tym. A jakby jak widzę newsa, że wychodzi nowe Eza, to jednak muszę to widzieć od razu. Jest takie uzależnienie od tej, że trzeba. Już mam taką mocną chęć. No i te dwa Eza, które teraz wyszły, są mega fajne. I znowu się zmieniają drużyny. Ja lubię sobie ustawić top 10, chociaż to wiadomo, zawsze jest takie nie do końca no indywidualna sprawa. Ja nie mam wszystkich postaci. Moje top 10 to nie jest top 10 całej gry. Ja już kilka razy testowałem tych filmik. Na każdy event ta drużyna troszkę się może różnić. No bo nieraz jest inny typ, no bo coś tam się innego przyda. To jest mega fajne, co teraz robią. Dlatego drużyny muszą być bardziej właśnie dostosowane do eventu niż na stałe inne drużyny. Wydaje mi się, że nie chcę mi się przeglądać po tych wszystkich filmikach ostatnich, wcześniejszych, że bardzo rzadko w Dokkanie coś takiego było, że praktycznie co dwa tygodnie czy co miesiąc mieliśmy nową możliwość dodania postaci do drużyn z top 10, z top 5. No i mnie to trochę przytłacza. Naprawdę, jako że chcę coś tam innego robić, nie tylko grać w Dokkana. Mnie to przytłacza. Tak samo ilość tych eventów, które są teraz takie najcięższe. Już to mówiłem chyba jakiś czas temu. Jakby kiedyś był tam Red Zone Broly, który był ciężki, no i przez, nie wiem, pół roku, rok ludzie go męczyli i on był najcięższy i koniec, kropka, tak? Teraz dali tych eventów, tyle tych Memorable Zone'ów, Blue Zone'ów, Supreme Magnificent i w ogóle to wszystko. Ja już nawet nie wiem, który w tym momencie jest najcięższy. Jak posłuchamy Datrufa, no to on tam mówi, że Goku Frieza i Bulma, czy ktoś tam inny. To są najcięższe eventy. One są jeszcze nie dotarły, także to przed nami. No na japońskim one już trochę są jako najcięższe, także to będzie kolejny taki etap, że jak one będą długo, długie, ciężkie. Chociaż niekoniecznie, bo zaraz 10. rocznica i znowu nowe postacie. To jest dla mnie w ogóle nie do pomyślenia, jak to się dzieje. No, w każdym razie, mówi Bosses, teraz jest na takim celowniku z topowych postaci, co jest fajne, bo nawet gdybyście nie summonowali, to zobaczcie, to wszystko, co tu jest, poza główną postacią, no to już wcześniej, tak? Eza, no dobra, drugiego tego STR to nie chcecie mieć tutaj. To co tutaj jest na samej górze, możecie zobaczyć. Można mieć drużynę z dwóch free-to-play postaci. Można dodać Broly'ego z rocznicy, jeżeli macie. Broly'ego Eza. I kolejny jakiś Eza. A nim nie gram. Jakby, jak jest ten Goku, to jeszcze jest spoko. Ale no ostatnio grałem na Hybrid Saiyan 3 i tak ma tam trochę redukcję obrażeń na tym super ataku, ale Gohan i tak go niszczył, jak był ten memorable event po orby. Także on jest fajny, tylko też musi mieć dobre warunki, czyli nastakować się, mieć Goku albo Pure Saiyan, Hybrid Saiyan przeciwnika i wtedy to jest spoko. Także właśnie, to jest to, że to jest różne. W zależności od tego, co potrzebujemy, możemy zmieniać. Inna sprawa, taka niepozorna, Trunks i Goten, też jest dla mnie fajny, jakby nie jestem aż tak fanem 170% liderów, tak już w ogóle, że nie mamy możliwości do 200 dojechać, bo tu nie mamy, jeżeli go weźmiemy na lidera, ale mi się na przykład fajnie grało tym, jak wziąłem tą drużyną, co tu widzicie, i na frienda wziąłem albo LR Gohana, Karniwala, którego nie mam, może macie, albo po prostu drugiego Goten i Trunks. I do głównej rotacji z jednym tym i z drugi z tym. I wtedy dodatkowo jest Goku i na trzeciej pozycji, co mu to nie przeszkadza. On na pierwszej, na drugiej wszędzie idealnie działa. W ogóle też
teraz tak pomyślałem, że kurczę, nawet ten jego wziąć jako lidera, mieć dwóch takich Goku, to już jest kosmos. Ponieważ jest tyle tych, dużo jest takich opcji, postaci, które same w sobie dwie już dużo robią. Na przykład Goku jest tą postacią. Nie będziemy mieli dwóch revive'ów, bo jeden, ale no właśnie, jakby mamy co turę revive, jeżeli będą w różnych turach. Tam, gdzie nam się powinien noga, tam będzie revive. Także spoko. Kolejny, mega mocny Eza, który teraz wyszedł. Angel Goku Vegeta. Mam go niestety na jednej kopii. Mówię niestety, ponieważ to jest nie, duża sprawa, że dają te orby AX-y, takie wysokie. I oni dostali też dobry, mocny, bo trzeci ma defensive. Co ja mam zablokowany, bo nie mam drugiej kopii. Defensive, jakiś z combo bodajże, czy tam z unikami. Chyba z combo. Bardzo fajne orby mu dali, bo defa ładnie może podbić. A on ma dużo teraz redukcji obrażeń. Gość jest fajny. Zastanawiam się właśnie do ilu drużyn będę mógł ich użyć. Jeszcze tego nie robiłem, nie wrzucałem ich. Ale mają spoko redukcję obrażeń. Dosyć fajne możliwości transformacji. No i jakby to jest możliwe, tak? To tak samo, to jak, no jest możliwe, tak? Czwarta tura, musimy mieć dużo zdrowia, to nawet po prostu nieraz możemy się wyleczyć z orbów i to wystarczy. A i poza tym fajny damage robią, szczególnie po transformacji, gdzie też przed atakiem, czyli na pierwszej pozycji, 80 redukcji obrażeń, przed atakiem, nie po. I widzi, kiedy będzie super atak. To jest kozackie też, jak możecie sobie pozwolić, żeby widzieć, kiedy będzie super atak. Także to jest kolejna postać, którą będę musiał gdzieś tam upchać do drużyn. No i tak się zastanawiam, z pół roku temu, czyli ile, to już naprawdę mi ciężko powiedzieć, był moje top 1, tak? Zagrałem sobie dzisiaj kilka razy tym. Jak tak spojrzycie na każdą z tych postaci, każdy ma fajne warunki. Ten ma guarda, revive'a, ten ma 70% redukcji obrażeń, ten nawet 80%. Tu też sobie chcę przetestować tam innego z bu. Ale na te najcięższe eventy to i tak już jest mało. Także to jest bardzo dziwna dla mnie kategoria. Dobra, mi tu zaczyna coraz bardziej padać. Znowu filmik na dworze. Ostatnio ktoś tam się pytał, czemu dziwne dźwięki w tle. Tutaj byłem na dworze, po prostu korzystam z chwili wolnej na nagranie jakiegoś filmiku. Dobra, hej.